Cześć! W dzisiejszym odcinku zabiorę Was na pogranicze czesko-niemieckie, gdzie odwiedzimy dwa parki narodowe, Szwajcarię czeską oraz saksońską. Obszar ten jest bardzo atrakcyjny dla turysty. Po pierwsze jest położony w Górach Łapskich, w których to przeróżne formacje skalne górują nad mistycznymi lasami świerkowymi. Po drugie są tam także przepiękne doliny oraz skalne wąwozy, których klimat dopełniają bystro płynące rzeki. Sasko-czeska Szwajcaria, gdyż tak potocznie nazywa się ten rejon, jest także bogata w zabytki architektoniczne. Będąc w niej, możemy podziwiać usytuowane na licznych szczytach fortece, zamki, mosty czy baszty. Do wspomnianych parków narodowych dostaliśmy się autem prosto z Polski. Na tę krainę przeznaczyliśmy 2 dni. Plan był prosty. Chcieliśmy odwiedzić wszystkie najsłynniejsze atrakcje tego regionu, zaczynając od Bramy Prawcickiej w Czechach, a kończąc na Bastei po stronie niemieckiej. Zapraszam Was serdecznie na film. No i jesteśmy. Dojechaliśmy do czeskiej Szwajcarii, a więc do Parku Narodowego położonego tuż przy granicy czesko-niemieckiej, ale także w sumie niedaleko polskiej granicy. Sam park został utworzony na obszarze Gór Łapskich Piaskowców. To właśnie niegdyś w tym miejscu znajdowało się bardzo płytkie morze i to ono właśnie wyformowało, wyrzeźbiło te wszystkie przepiękne formacje skalne. Mi osobiście kojarzy się ona z naszymi górami stołowymi. Jest tutaj bardzo wiele podobieństw, aczkolwiek no są tutaj te skały, te wzgórza zdecydowanie większe niż w naszym rodzimym parku narodowym. Przed nami widoczne są skutki ubiegłorocznego pożaru. Wszędzie mamy tutaj zgliszcza, powalone drzewa. No wygląda to masakrycznie. Jakieś 30 minut temu wyruszyliśmy z punktu o nazwie Chrańsko. Jest to miejsce położone bardzo blisko ujścia dosyć sporego potoku do wielkiej rzeki Łaby. A teraz zmierzamy do pierwszej atrakcji zaplanowanej przez nas na dzisiaj. Będzie to Brama Prawcicka, a więc szeroki, wysoki na 20 metrów łuk skalny. No jedna chyba z największych atrakcji, która znajduje się w całym tym parku narodowym. Podobno według przewodników najwyżej oceniana przez turystów. Zatem nie mogę się doczekać, jak tam dojdę. Ta droga, którą teraz pokonuję, daje taki trochę smutny obraz, czym obecnie jest też czeska Szwajcaria, ponieważ rok temu był tutaj wielki pożar i wszystkie te lasy, które znajdują się za mną, obecnie są tylko zgliszczami. A ja troszeczkę przyspieszyłem kroku, by dogonić całą moją ekipę, z którą właśnie przyjechałem do czeskiej Szwajcarii. Brakuje mi do nich jeszcze 30 metrów. Są i oni uciekli, ale ich dogoniłem. Ale... Wow! No niekoniecznie. Możesz to wyciąć. Wytnij to.
No i dotarliśmy do Bramy Prawcickiej. Co prawda znajduje się ona troszeczkę z lewej, tak około 100-200 metrów. Aczkolwiek to właśnie z tego grzbietu górskiego rozpościera się na nią przepiękny widok. No i dlatego została tutaj wybudowana taka dosyć fajnie uformowana ścieżka turystyczna. Tam co był taki budynek zielonkawy, to właśnie też w nim znajdowała się kasa, gdzie trzeba było kupić bilet wstępu do tej atrakcji. Ta część tych wszystkich szlaków jest wytyczona po tej stronie lasu, gdzie no nie było tego pożaru. No i wszystko jest zachowane. Natura wygląda przepięknie. Ja właśnie wracam się do mojej ekipy, która wybrała troszeczkę inną trasę, ale za to chyba ładniejszą, ponieważ stamtąd można podziwiać właśnie Bramę Prawcicką. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jestem już bardzo blisko. Jeszcze kilka metrów i będziemy mieli ten przepiękny widok właśnie na ten wielki łuk skalny. Znajduję się na punkcie widokowym, gdzie według mnie najładniej widać Bramę Prawcicką. Robi robotę to, że jest ona właśnie widoczna z góry, a nie z dołu. No i naprawdę wygląda ona fajnie z tej perspektywy. Co ciekawe, to w przeszłości można było nawet wejść na górną część tego łuku, ponieważ prowadziła na niego wytyczona ścieżka turystyczna. No ale potem ze względu na wzrost popularności tego miejsca zadecydowano, iż trzeba ją zamknąć. Pod samym łukiem skalnym widoczne są stoły, ponieważ mieści się tam bar, restauracja, gdzie można wypić coś zimnego oraz coś zjeść na ciepło. My skorzystaliśmy z tych usług, no i też tam jest taka platforma widokowa, skąd rozpościera się dosyć ładny widok na całą Dolinę Łaby. Dosłownie minutę temu minęliśmy ten wielki zielony budynek, w którym była kasa biletowa. Myślę, że będziemy przy samochodzie za jakąś maksymalnie godzinę. No zejście z tego punktu widokowego nie jest zbytnio łagodne, ale jak standardowo, zawsze tak jak mówię, nie widać tego na kamerze. Obraz nie oddaje rzeczywistości. No a ja zdecydowanie to czuję, przynajmniej po moich Achillesach. No i dotarliśmy z powrotem na parking, gdzie zostawiliśmy auto. Cała wycieczka zajęła nam 3,5 godziny, a więc praktycznie tyle samo, co było zapisane w przewodniku, który mam ze sobą w plecaku. Teraz musimy sobie na chwilę usiąść i sobie zaplanować, gdzie jeszcze chcielibyśmy dzisiaj pojechać. W sumie niedaleko nas znajduje się wąwóz dziki, dosyć fajna atrakcja, no aczkolwiek jest jeszcze otwarty przez jakieś 40 minut, a więc wydaje nam się, że jest to troszeczkę zbyt mało. Zatem pomyśleliśmy sobie, że warto byłoby dzisiaj pojechać na stronę niemiecką, a więc do Niemiec i tam odwiedzić którąś z atrakcji,
która znajduje się na obszarze także Parku Narodowego, tylko że Szwajcarii Saksońskiej, a więc taki odpowiednik czeskiej Szwajcarii, tylko że w Niemczech. Chyba najfajniejszym miejscem, które moglibyśmy dzisiaj tam odwiedzić, to będzie Bastei, taki mostek poprowadzony przez kilka formacji skalnych. Bardzo fajnie wygląda to na zdjęciach. Myślę, że tak samo jak Brama Prawcicka, będzie to bardzo fajnie wyglądało na żywo. No i tym bardziej, że podobno po godzinie 17 jest już tam zdecydowanie mniej ludzi, mniej turystów, zatem będziemy mogli sobie w spokoju podziwiać wszystkie widoki, właśnie przede wszystkim w kierunku Doliny Łaby. Naszym kolejnym celem będzie formacja skalna o nazwie Bastei, która zaliczana jest do największych atrakcji Parku Narodowego Szwajcarii Saksońskiej. Do Bastei dojeżdżamy późnym popołudniem. Auto pozostawiamy na parkingu zlokalizowanym blisko mostu. Warto wspomnieć, że parking ten jest płatny i kosztuje 5 euro za 3 godziny. Jeżeli chcielibyście zostawić samochód na cały dzień, to wtedy koszt ten wyniesie 7 euro. Z parkingu na początku poruszamy się szlakiem turystycznym, który prowadzi po asfalcie. Po minięciu hotelu i barów wchodzimy na teren Bastei. W przeciwieństwie do czeskiej Szwajcarii, wejście na teren tych atrakcji jest darmowe. Niemal 2 godziny zajęła nam eksploracja ruin zamku oraz przechadzka po wszelakich kładkach. Cieszymy się, że zawitaliśmy tutaj pod wieczór. Dzięki temu uniknęliśmy tłumów, przez co mogliśmy nacieszyć się tym miejscem w ciszy i w spokoju. W trakcie powrotu do Czech zatrzymaliśmy się na chwilę w Hohenstein. Co ciekawe, miasto to leży poza granicami Parku Narodowego, zatem pierwszy raz na tym wyjeździe mogliśmy uruchomić naszego drona. Zamek Hohenstein był ostatnią atrakcją, którą odwiedziliśmy tego dnia. Po przyjeździe do pensjonatu szybko położyliśmy się spać, by wypocząć przed dalszą częścią tego wyjazdu.
Kolejny dzień w czeskiej Szwajcarii. Wczoraj jednak trochę się zmęczyliśmy. Jak dojechaliśmy już do naszej noclegowni, no to tak szybko zasnęliśmy, że masakra. Obecnie znajdujemy się w miejscowości Meżna. To właśnie stąd rozpoczyna się szlak przez wąwóz dziki, czyli przez jedną z największych atrakcji, które znajdują się właśnie na terenie tego parku narodowego czeskiego. Sam wąwóz obecnie jest dostępny dla turystów w takiej okrojonej wersji. Również jest to skutek ubiegłorocznych pożarów, które nawiedziły ten park narodowy. Podobno chyba tylko 1/3 tego wąwozu jest obecnie otwarta, jest dostępna. No zobaczymy. Skorzystamy z tylu atrakcji, które są w tamtym miejscu, które są po prostu możliwe do odwiedzenia. Takie największe oczekiwania wobec tego wąwozu mamy chyba do tego etapu, gdzie turysta jest przewożony łodzią. Podobno widoki są wtedy bardzo fajne. Znajdujemy się w takim skalnym właśnie kanionie, gdzie dnem jego płynie rzeka. No brzmi spoko. Samo wejście do wąwozu prowadzi przez taką skalną alejkę, która jest zabezpieczona takimi drewnianymi barierkami. No to wszystko wygląda na nowe, zatem wydaje mi się, że też po tym pożarze tutaj było wszystko zniszczone, no i po prostu władze tego parku musiały wszystko odnowić. Po przejściu przez skalny otwór doszliśmy do takiej wielkiej skały opadającej w kierunku dna wąwozu, no i niesamowicie ona przypomina czyjąś twarz, czyjąś głowę. Przechodzimy przez środkową część wąwozu. Cały czas nasz szlak jest przymocowany, można powiedzieć, do stromych ścian opadających w kierunku tego wielkiego potoku. Przed nami słychać już pierwsze kaskady. Już z daleka wyglądają fajnie. Co ciekawe, to w przeciwieństwie do wczoraj, no i pomimo tego, że mamy już godzinę 13, no to w ogóle tutaj nie ma ludzi. Nie wiem, czy przez to, że są właśnie ograniczenia związane ze skutkami tego pożaru ubiegłorocznego i po prostu ten wąwóz jest nie w pełni otwarty, to może turyści sobie myślą, że no, pojedziemy do niego, przejdziemy się przez ten wąwóz około 15 minut i musimy wracać. No a okazuje się, że w sumie już warto było do niego przyjść, nawet mijając te pierwsze atrakcje, które były u wlotu tego wąwozu. Wielką atrakcją wąwozu dzikiego jest przeprawa promowa. Umożliwia ona turyście transfer przez jego najpiękniejszy fragment. Na ten moment nie jest możliwe odwiedzenie dalszej części wąwozu, zatem przeprawa ta prowadzona jest w trybie tam i z powrotem. W sezonie wysokim usługa ta jest prowadzona codziennie i kosztuje 4 euro za osobę dorosłą.
Przed nami około 40-minutowy powrót do miejsca, gdzie zaparkowaliśmy auto, ponieważ jest to gdzieś tak 3-4 km przed tą miejscowością Mezna. No i powiem wam tak szczerze, że naprawdę jest tutaj spokojnie. Cieszy mnie to strasznie, ponieważ po wczorajszych wycieczkach do Bastei oraz do Bramy Prawcickiej no musieliśmy troszeczkę odpocząć na łonie natury. Zdecydowanie w wąwozie dzikim się udało to zrealizować. Przed chwilą minęliśmy tą przeprawę mostową na rzece u wlotu Doliny Dzikiej. No i zaczynamy podejście do miejscowości Mężna. Tam jest taki fajny barek widokowy na polany, na wzgórza czeskiej Szwajcarii. I tam sobie usiądziemy, wypijemy kawę, ponieważ dzisiaj na pewno jeszcze odwiedzimy jakieś atrakcje. Jeszcze nie wiemy. Mamy oczywiście kilka wybranych, no ale nie wystarczy nam czasu na wszystkie. No dobra, wyłączam kamerkę, bo tutaj podejście robi się troszeczkę ostre. Do parkingu w Mężnej docieramy o godzinie 15. Z powodu nagłego załamania pogody postanowiliśmy, że drugą część dnia spędzimy w stolicy Saksonii, a więc w Dreźnie. Miasto to posiada bogatą historię, a także na jego obszarze mieści się bardzo wiele architektonicznych perełek. Ostatni dzień naszej wyprawy to pobyt w stolicy Czech, czyli w Pradze. Dla mnie zwiedzanie Pragi było wielkim przeżyciem, być może dlatego, że jako jedyny z naszej grupy byłem w niej pierwszy raz. W tym filmie celowo zamieściłem krótkie wstawki z naszych wielkomiejskich wojaży, gdyż zrobię z tego oddzielny materiał. Dziękuję wam za uwagę. Cześć!